Na następnym przykładzie pokażemy, jak zsynchronizować drugie urządzenie. Przejdź do menu telefonu w jednej z sześciu domen i naciśnij przycisk Ustawienia. Wybierz Lista urządzeń, naciśnij ikonę Dodaj urządzenie i potwierdź wybór naciskając ikonę OK. System AirLink 2 wyszukuje aktywne urządzenia, które znajdują się w pobliżu. Wybierz odpowiednie urządzenie z wyświetlonej listy, aby zainicjować połączenie. Sprawdź kod potwierdzający systemu na urządzeniu i zatwierdź żądanie. Przyporządkuj funkcje telefon i media nowego i poprzedniego urządzenia. Ważne! Wybór obydwu funkcji powoduje zastąpienie starszego urządzenia nowym. Potwierdź żądanie, aby kontynuować łączenie. Obydwa urządzenia są wyświetlane wraz z przyporządkowanymi im funkcjami. Można je zamieniać w dowolny sposób. Ważne, w pamięci systemu AirLink 2 można zapisać maksymalnie 6 urządzeń.